Dwa tygodnie temu radni uchwalili podział na okręgi wyborcze. Zapraszamy Państwa na relację z debaty nad tym punktem porządku obrad. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały pana pełnomocnika burmistrza do spraw wyborów, Roberta Polichańczuka. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zostałem upoważniony przez pana burmistrza do przedstawienia państwu projektu tej uchwały. Jest to uchwała dotycząca ustalenia w sprawie podziału miasta Lubartów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Projekt uchwały został opracowany na podstawie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy, przepisów ustawy przepisy wprowadzające Kodeks Wyborczy oraz w oparciu o wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie. Jak Państwo wiedzą, od następnych wyborów, czyli samorządowych w 2014 roku, wybory będą odbywać się w oparciu o jednomandatowe okręgi wyborcze. W naszym mieście będzie wybieranych 21 radnych, także na tyle okręgów miasto musi zostać podzielone. Podziału na okręgi wyborcze dokonuje się w oparciu czy na podstawie jednolitej normy przedstawicielstwa, którą oblicza się w ten sposób, że dzieli się liczbę mieszkańców miasta przez liczbę wybieranych radnych. W naszym przypadku na dzień 30 września, czyli na koniec kwartału poprzedzającego podjęcie tej uchwały, ta liczba mieszkańców wynosiła 22 489. W związku z tym norma przedstawicielstwa wynosi 1071 obywateli. Wielkości graniczne w związku z tym, jeśli chodzi o ustalanie liczby mieszkańców w każdym z okręgów, mieszczą się w przedziałach od 536 do 1606 mieszkańców. Na komisjach otrzymali Państwo właśnie tą prezentowaną mapę tu na ekranie. Może kilka uwag na wstępie natury ogólnej. W każdym państwie demokratycznym, tak jak i w Polsce, wybory do organów przedstawicielskich, takich jak na przykład wybory do samorządu terytorialnego, realizują kilka funkcji. Ja chciałbym przypomnieć Państwu, że do tych podstawowych funkcji należą funkcje związane z prawem wyborczym, zalicza się funkcję kreacyjną, a więc taką, która to funkcja kształtuje w jakiś sposób skład personalny nowej władzy ustawodawczej czy organów przedstawicielskich na kolejną kadencję i umożliwia w ten sposób normalne funkcjonowanie zarówno władzy uchwałodawczej, jak i później władzy wykonawczej. Po drugie, funkcje wyrażania woli wyborców, albowiem wyborcy, idąc do urny wyborczej, do lokalu wyborczego, realizują w ten sposób swoją wolę, a więc poprzez poparcie dla programu, czy dla osób, czy dla kandydata do rady, w jakiś sposób wpływają na jego późniejszą działalność, na jego funkcję wykonywania mandatu radnego, czy innej osoby pełniącej funkcję publiczną w organach przedstawicielskich. Funkcję wreszcie kontrolną, a więc taką, która umożliwia kontrolę nad organami przedstawicielskimi, takimi jak Rada Miasta, ze strony wyborców. Dlatego też mamy obowiązek konsultowania się z wyborcami, mamy obowiązek, wreszcie mamy obowiązek realizować wolę wyborców, jeśli uznajemy i sumienie, jak i wiedza, doświadczenie, którym dysponujemy, zobowiązują nas do tego, żeby nasze postępowanie, nasza działalność była zgodna z interesami czy z wolą wyborców. Choć nie zawsze interes grupy wyborców, na przykład tej związanej z okręgiem wyborczym, idzie w parze, czy jest w interesie większości, na przykład mieszkańców miasta. Ale zwracam Państwu uwagę na dwie funkcje, które są bardzo istotne. Jedna funkcja to jest legitymująca, a więc z punktu widzenia formalnego to chciałbym powiedzieć Państwu tak, że akt wyborczy, czyli w tym przypadku oddanie woli, czy wyrażenie woli przez wyborców i głosowanie na określone osoby, czy partie polityczne, czy ugrupowania, czy stowarzyszenia, czy też
grupy wyborców, powoduje, że te organy, czy te grupy, czy te osoby mają niejako legitymację do sprawowania władzy. I teraz wracam do tej kwestii, albo podkreślam tę funkcję, bo ona jest bardzo ważna z punktu widzenia formalnego. Otóż, jakie są fakty? A fakty są takie, że w styczniu ubiegłego roku, a więc 2011 roku, Sejm przyjął ustawę zwaną inaczej kodeksem wyborczym. Ustawa weszła w życie po upływie 6 miesięcy. A więc w lipcu ubiegłego roku, przypomnę Państwu jeszcze raz, w lipcu ubiegłego roku ustawa weszła w życie. Przez 15 miesięcy od lipca ubiegłego roku do końca października tego roku nic się w tej kwestii nie działo. A chcę Państwu powiedzieć tak, że zgodnie z prawem ten kodeks wyborczy wyraźnie to podkreśla i określa, że nikt inny jak wójt czy burmistrz, a więc przedstawiciel władzy wykonawczej, może w kwestii ustalenia okręgów wyborczych wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą. Nie klub radnych, nie komisja rady, nie grupa wyborców, tylko wójt lub burmistrz, a więc przedstawiciel czy najwyższy, że tak powiem, urzędnik władzy wykonawczej w gminie. Więc ja chciałbym zadać wobec tego pytanie. Dlaczego przez 15 miesięcy nic się w tej kwestii nie działo, podczas gdy wszyscy wiedzieli, no ja mówię o panu burmistrzu i urzędzie, że termin, który zobowiązuje Radę Gminy, w tym przypadku Radę Miasta, do przyjęcia uchwalenia okręgów wyborczych upływa z dniem 1 listopada. A więc stawia się radnych pod ścianą na kilka dni przed upływem tego terminu i my mamy dokonywać wyboru pomiędzy ulicami, blokami, wierząc w to, że symulacja, którą dysponuje w programie komputerowym wyłącznie Urząd Miasta, jest zgodna z normą przedstawicielską i mieści się w granicach ustawowych określonych dla reprezentantów, dla wyborców. Ja nie wiem, a być może gdybym zasiadał w zespole albo miałbym więcej czasu, nie wiem, przez 2-3 tygodnie, może miesiąc, do tego programu komputerowego i wnosiłbym sam uwagi, a w ten sposób bym niejako dokonywał symulacji, może ten okręg wyborczy, czy te okręgi wyborcze byłyby lepsze, doskonalsze, gdyby tak każdy z Państwa taką rolę, czy taką funkcję chciał pełnić. Czyli tworzenia okręgów wyborczych zgodnie z interesem wyborców, ale także biorąc pod uwagę to, o czym mówił pan Zwoliński, czyli biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z wyborów do jednomandatowych okręgów wyborczych z lat 90 i 94. Wtedy była inna oczywiście liczba radnych, ale okręgi wyborcze wtedy tworzone nie wzbudzały ani emocji wielkich wśród mieszkańców, zostały zaakceptowane praktycznie rzecz biorąc bez większej dyskusji. Natomiast co się dzieje na komisjach? I to Państwo usłyszeli. Albo komisje nie chciały wypowiadać się w tej kwestii, uznając, że za dużo jest niepewności, za dużo jest kontrowersji, za dużo jest uwag, albo też wyrażały negatywną opinię. Więc jeszcze raz powtórzę i zadam to pytanie. Co stało na przeszkodzie, żeby radni, żeby społeczeństwo, żeby mieszkańcy w drodze konsultacji społecznych przez te 15 miesięcy mogli się wypowiedzieć w sprawie istotnej, żywotnej dla nich? Ja w tej chwili nie wypowiadam się w imieniu partii politycznej, stronnic. Absolutnie nie, bo przecież to są wybory jednomandatowe. I nie chodzi o to, że mam uwagi do swojego okręgu wyborczego, w którym teraz mieszkam, albo jakieś inne. To nie, chodzi o generalną zasadę. Przyjmijmy to, że jeżeli w sprawach istotnych podjęliśmy uchwałę, że w sprawach istotnych zasięgamy opinii w postaci konsultacji społecznych, czego tego teraz nie zrobiliśmy? Dlaczego nie zrobiliśmy ukłonu wobec mieszkańców? Nie wiem, poprzez internet, poprzez różne formy przekazu nie zapytaliśmy, co sądzą mieszkańcy o tej propozycji. A może dowiedzielibyśmy się od mieszkańców, że układ, czyli ten podział na okręgi wyborcze,
byłby znacznie lepszy niż to, co dzisiaj chcemy przyjąć. Z zachowaniem normy przedstawicielskiej, bo przecież program komputerowy jest, i z zachowaniem mniej więcej proporcjonalnej liczby mieszkańców w każdym okręgu wyborczym. I to jest strona formalna. Jeszcze raz powtarzam, ja osobiście uważam, że to był błąd. Dlatego też apeluję do Państwa o rzecz niesłychaną, z mojego punktu widzenia, bo nigdy o to nie apelowałem, o po części złamanie prawa. Po części. Otóż zgodnie z wytycznymi, które ukazały się z Państwowej Komisji Wyborczej w maju tego roku, jest wykładnia również, co się stanie, jeśli Rada Gminy nie uchwali do tego terminu, czyli do 1 listopada, okręgów wyborczych. Czy to przyniesie za sobą jakieś skutki prawne? Otóż tak, ale nie są to skutki prawne tak bolesne, jakby się nam wydawało w sytuacji, w której łamiemy prawo, no na przykład przyjmując złą uchwałę. Otóż przeczytam Państwu, że zgodnie z punktem 16 tych wytycznych, jeżeli Rada Gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie, czyli do 1 listopada, lub dokonany podział jest niezgodny z prawem, komisarz wyborczy, działając na podstawie artykułu 17, paragraf 2 Kodeksu Wyborczego, stwierdza ten fakt w formie postanowienia i wzywa Radę do wykonania zadania w sposób zgodny z prawem w wyznaczonym terminie. Oznacza to mniej i mniej więcej, że jeśli my dziś nie przyjęlibyśmy tej uchwały, to mielibyśmy przynajmniej miesiąc, nie my, przepraszam, mieszkańcy naszego miasta mieliby miesiąc na to, żeby wypowiedzieć się w kwestii podziału na okręgi wyborcze. I wówczas nie doszłoby do takich historii, że byłyby, jak to użył pan przewodniczący Ścisław na Komisji Budżetowej, jakieś języki, jakieś takie nie wiadomo podziały uwzględniające nie wiadomo jakie kryteria. Ja nie chcę podejrzewać nikogo o to, że te okręgi wyborcze zostały tak ustawione, jak pasowało koalicji. Nie podejrzewam o to koalicji. Choćby pewne rzeczy mnie zdziwiły, na przykład bardzo mnie zdziwiły, powiem szczerze. Dlaczego blok numer 3, przepraszam, 3 maja 2 został włączony do domków jednorodzinnych? To ja tego nie wiem, naprawdę, bo nigdy tak nie było. Budynek, ten tak zwany Manhattan, 3 maja 2 zawsze był w osiedlu tak zwanej zgoda, czy przy zgodzie, i zawsze tam mieszkańcy głosowali. Natomiast teraz okazuje się, że jest przyporządkowany do domków jednorodzinnych przy ulicy Lipowej, przy ulicy Spacerowej, Paderewskiego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie chcę tutaj wnikać w szczegóły merytoryczne, bo jeszcze raz powtórzę, dziś moglibyśmy dyskutować na temat, czy ta ulica, czy ten blok powinien być tu, czy tu. Dajmy szansę mieszkańcom na wypowiedzenie się w tej kwestii, bo oni ostatecznie będą decydować o tym, kto będzie tutaj w tej Radzie zasiadał. Oczywiście ja rozumiem dylemat Państwa, taki, no jak to, no, my w jakiś sposób łamiemy prawo, ale chcę przypomnieć Państwu, albo tym z Państwa, którzy o tym nie wiedzą, że w wielu miastach, a ja śledziłem już rzeczywiście, jak postępowała ta kwestia w wielu miastach, postąpiono zupełnie inaczej. Powołano specjalny zespół, zasięgnięto opinii mieszkańców poprzez różnego rodzaju formy konsultacji. Ten zespół także, to nie był polityczny zespół, absolutnie nie, ale zespół, który przeanalizował wszelkie możliwe warianty, uwzględniając różne wnioski stowarzyszeń, grupy wyborców, partii politycznych, ale przede wszystkim wyborców w takim podziale, który byłby podziałem optymalnym. I strona jeszcze jedna i ostatnie już słowo, panie przewodniczący, jeśli można, czy ostatnia kwestia. Otóż chcę państwu powiedzieć tak, że najważniejszą funkcją wyborczą, moim zdaniem, przy tym akcie wyborczym powinna być realizowana funkcja integracyjna. Integracyjna. Okręgi wyborcze tworzy się po to, i zresztą w uzasadnieniu to powiedział pan naczelnik Polichańczuk, że okręg wyborczy powinien
wiązać ludzi wokół nie tylko miejsca zamieszkania, ale spraw, problemów związanych czy żywotnie, którymi zainteresowani są ci mieszkańcy. I tutaj podkreślił coś, na co także powinniśmy zwrócić uwagę. Czyli jeśli trochę inne, mimo wszystko, takie życiowe interesy mają właściciele domków jednorodzinnych i trochę inne, życiowe, związane z funkcjonowaniem w określonym miejscu, osiedlu, mają mieszkańcy bloków, to zróbmy tak, żeby nie łączyć tego, skoro są rozbieżne. Bo wtedy okaże się, że tych więzi czy tej funkcji integracyjnej właśnie nie będziemy wypełniać. Właśnie nie będziemy wypełniać. Bo jeśli tego nie zrobimy, to nie zrobi za nas tego nikt. My mamy odpowiedzialność, nie chodzi o wybory w sensie aktu prawnego, ale my mamy odpowiedzialność za miasto, tworząc właśnie takie więzi lokalne. I mamy ogromną szansę w sposób, no może historyczny wręcz, stworzenia takich okręgów wyborczych, które będą uwzględniały przede wszystkim tę funkcję integracyjną mieszkańców. Dlatego apeluję i wnioskuję do Państwa, dziś nie uchwalajmy tej uchwały. Zajmijmy się naprawdę przygotowaniem solidnej uchwały, podbudowanej fundamentem w postaci woli wyborców czy głosów wyborców na następną sesję. Dziękuję bardzo. W pełni popieram opinię, jaką wyraził przed chwilą radny Zieliński, i też jestem za tym, abyśmy tego, jak to określono dla odmiany na innej komisji wycinanki łowickiej, w dniu dzisiejszym nie głosowali. Abyśmy tego dzieła Picassa, nad tym dziełem Picassa się zastanowili. I sens wypowiedzi radnego Zielińskiego, wskazanie właśnie na spajanie, na wskazywanie pewnych wspólnych interesów, powinien być odzwierciedlony właśnie w takich okręgach wyborczych. I mam taką prośbę, jeżeli pan, który zajmuje się tutaj naszym sprzętem elektronicznym, byłby taki łaskaw, żeby uzmysłowić nam, jak, co nam się proponuje, żeby powiększyć okręg numer 9, ten cały kwadrat, okręg numer 9, okręg numer 4, 5, 6, ten fragment, żeby powiększyć. Nie da rady? No być może będzie możliwość powiększenia. Także powiększyć 9, 6, 5. A jeżeli nie, to przynajmniej samo dziewiątkę. I proszę Państwa, do czego zmierzam? Jeżeli spojrzymy na dziewiątkę, czwórkę, piątkę i szóstkę, to zaobserwujemy jedną rzecz. Zaobserwujemy, że osiedle tak zwane Zgoda, w którym znajduje się bloki 3 Maja 2, Chopina 19A, 19B, Lipowa 8, Lipowa 1, Chopina 15, Słowackiego 13, to osiedle znajduje się w aż czterech okręgach wyborczych. Jedno osiedle zostało rozczłonkowane na cztery różne okręgi wyborcze. I tak, na przykład, jeżeli spojrzymy widzimy okręg numer 6 tutaj na górze, prawda? I jest taki język w dół wyciągnięty wzdłuż ulicy Słowackiego, który wchłania do siebie blok Słowackiego 13, który jest blokiem przypisanym do osiedla Zgoda, znajdujący się obok starego szpitala. I ten blok, mieszkańcy tego bloku nie będą, inaczej niż do tej pory, nie będą głosowali razem, chociażby z swoimi sąsiadami z bloków Chopina 15, Lipowa 6A, czy Chopina 19A, 19B, 19 i 3 Maja 2. Bowiem również należy wskazać, że kolejne bloki, bo Słowackiego 13 jest w okręgu numer 4, domki wzdłuż ulicy Chopina dla odmiany tego samego osiedla, tylko że już domki jednorodzinne są w okręgu numer 5, a budynki Chopina 15, Lipowa 6A, z tego osiedla Lipowa 8, znajdują się w okręgu numer 9, czyli tak naprawdę mieszkańcy tych bloków będą głosować razem z mieszkańcami osiedla Szaniawskiego, ale też nie całego, bo kilku bloków na ulicy Szaniawskiego. Dla odmiany na Starej Zgodzie bloki Chopina 19, 19A i 19B oraz 3 Maja 2 zostały przypisane do okręgu numer 4.
czyli grupę mieszkańców, która zajmowała zwarte osiedle, gdzie można było spokojnie utworzyć jeden okręg wyborczy, rozbito na 4 różne okręgi. Mało tego, jak Państwo spojrzycie teraz na okręg numer 9, który też mógł być monolitem, to zwrócicie uwagę, że wszystkie bloki oprócz Parkowej 5A, Słowackiego 3A i Słowackiego 3B włączono do okręgu numer 9, czyli też rozbito osiedle i przypisano część tylko tego osiedla, nawet nie całe osiedle przypisano do okręgu numer 9, a pozostałą część mieszkańców tego samego osiedla zwartego przypisano do okręgu numer 11. Aż się prosi, żeby na przykład okręg numer 6 został poszerzony właśnie o domki jednorodzinne, czyli to, co wskazał radny Zieliński, byśmy spojrzeli, prawda, szóstkę i zerknęli wzrokiem aż do dziewiątki, i gdzie granicą byłaby ulica Szaniawskiego, a blokowiska, żeby głosowały razem na swoich reprezentantów. Bo to, co tutaj mamy, to naprawdę jest to ta wycinanka łowicka. Aż się prosi, żebyśmy jeszcze zaśpiewali przebój Koko, Koko, Eurospoko. Natomiast jeżeli pójdziemy na drugą stronę Lubartowa i spojrzymy dla odmiany na okręg numer 19, to tam zupełnie dla mnie niezrozumiałe jest i chciałbym się zapytać, dlaczego akurat tak podzielono okręg numer 9, a potem dlaczego tak abstrakcyjnie zupełnie zrobiono 19, gdzie wykrojono część osiedla Popiełuszki, wykrojono, reszta bloków została w okręgu numer 20, część wykrojono Popiełuszki, kilka bloków z tej 19 i do tego dołączono, do osiedla Popiełuszki, bloki z drugiej strony zupełnie osiedla, które mają odrębne interesy i tam tak naprawdę mieszkańcy zupełnie inaczej funkcjonują niż dla odmiany na Popiełuszki i wykrojono taką wyspę w środku osiedla 1 Maja i Lubelskiej. Na czym to miało polegać? Dlaczego to tak jest zrobione? Zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe. I mało tego, żeby jeszcze było ciekawiej, to okręg numer 19 od strony osiedla 1 Maja i Lubelskiej otoczony jest blokami, tutaj już nie pamiętam numerów, ale to między innymi pana byłego przewodniczącego Zalewskiego, otoczony jest dwoma blokami, tymi punktowcami znajdującymi się przy Lubelskiej i później biegnie takim długim językiem wzdłuż ulicy 1 Maja w dół. Gdzie zupełnie, no, jak można uzasadnić takie utworzenie okręgu wyborczego? I można by było, proszę Państwa, tych przykładów wskazywać na o wiele więcej. Uważam, że doskonałym przykładem na tej mapie jest okręg numer 1, okręg numer 2, okręg numer 3, okręg numer 7, okręg numer 8. Widzimy, że tam ci mieszkańcy będą wiedzieli, że razem idą i wybierają swojego sąsiada i ten sąsiad będzie reprezentował ich interesy w Radzie Miasta i będzie reprezentował konkretne osiedla. Ale zastanawiam się, jak będą, jak wytłumaczymy wyborcom, bo chciałbym to usłyszeć, jak wytłumaczyć wyborcom, że podział chociażby na te okręgi, które wskazałem, nie będę przytaczał kolejnych, jest po prostu czymś abstrakcyjnym, jest dziełem Picassa i nie może być pogodzony. Bo pan radny się powtarza kolejny raz, wycinanka łowicka, Picassa i pan też, proszę mówić merytorycznie. No, trudno jest mówić wyjątkowo merytorycznie przy tak utworzonym abstrakcyjnym dziele, no tak może powiem, to się nie powtórzę, bowiem podstawowe pytanie. Co decydowało o tym, że tak rozbito osiedle chociażby Zgoda? Co decydowało o tym, że tak rozbito chociażby osiedle Lubelska czy 1 Maja? Co decydowało o tym, że tak rozbito osiedle Popiełuszki? Co decydowało o tym, że nasuwają nam się skojarzenia takowe, że tworzono bardziej pod konkretnych kandydatów te okręgi, niż tak naprawdę pod wyborców, których interesem przede wszystkim powinniśmy się kierować. Popieram w 100% wniosek, żeby zdjąć to dzisiaj z porządku obrad, nie głosować tego bubla wyborczego i żebyśmy naprawdę porządnie się nad tym zastanowili, wsłuchali się również w głosy mieszkańców i zapytali się na przykład osiedla Zgoda, czy chcą być w 4 różnych okręgach i żebyśmy się zastanowili, czy po prostu tych ludzi nie krzywdzimy. Dziękuję. Zabieram głos
nie tylko dlatego, żeby powiedzieć, że poprzednicy mają rację, ale również jako przewodniczący komisji, który przysłuchiwał się dyskusji i mając sam wiele wątpliwości, no czuję się jak gdyby zobowiązany do wystąpienia, bo niemal wszystko powiedział Andrzej Zieliński, dołożył do tego swoją wypowiedź pan Tomasiak, którego też w tym zakresie w pełni popieram. Ja natomiast, bo tak, Andrzej powiedział ogólnie, pan Tomasiak pokazał te niedorzeczności. Ja natomiast zechciałbym państwu, rozwijając tą wypowiedź pana Tomasiaka, pokazać, że mogło być inaczej. Zdecydowanie mogło być inaczej, właśnie z zabezpieczeniem tego, o czym mówił zarówno Zieliński, jak i Tomasiak, że te interesy grupowe, a nie interesy kandydatów, powinien zawierać podział na okręgi. Pozwólcie zatem państwo, że skoncentruję się w tym momencie tylko na tym obszarze, o którym mówił pan Tomasiak, czyli, no tak, żebyście, pociągnijcie to do góry, jeśli można, żeby nie było, że tak powiem, niedomówień, żeby być przekonanym w pełni o tym, że właściwie głosujemy w tej sprawie, że niczyich innych interesów nie załatwiamy przy okazji głosowania w sprawie okręgów, tylko interesy grupowe mieszkańców, to proszę państwa, najdoskonalszym przykładem, że jest inaczej, jest właśnie o ten obszar. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery okręgi wyborcze na tej... Dwudziestka. Raz, dwa, trzy, cztery, tego nie liczę. Ale niebieski pięć. A, pięć, przepraszam. No niebieski pokazałem, a źle policzyłem. Pięć tych obszarów. I w jakże dziwaczny sposób to podzielono. A przecież tak naprawdę można się było skoncentrować. Taki obszar, jeszcze powiem o tych liczbach, o tych właśnie, jak to się Robert nazywa? Norma przedstawicielstwa. Przecież ta norma przedstawicielstwa jest szeroka, od 500 do 1300, tak? 1075 to jest średnia, ale to znaczy jak norma? W każdym okręgu musi być tyle co najmniej, tak? Nie, no to powinno być, no ale rozpiętość, no proszę państwa, no znowu nie mówmy i nie oszukujmy. Od 500 do 1300 z kawałkiem. O, dziękuję. Którym naciskać? Tym, tak? I proszę zwrócić zatem uwagę, że wzdłuż ulicy, można by było uzgodnić, wzdłuż ulicy 3 Maja na pewno interesy lokalne, 1 maja, na pewno interesy lokalne lokują się gdzieś w podziale tym poziomym, wschód-zachód, a nie takim jakimś dziwacznym. No i kuriozum, proszę państwa, to jest właśnie ta dziewiętnastka. No warto, po co mi na komisji wysłuchiwać, proszę państwa, i słuchać od ludzi, że akurat tutaj mieszka pan burmistrz i sobie taki maleńki okręg zrobił, nie wiem, czy będzie kandydował na radnego, ale widocznie, ale trzeba pamiętać, że tu z kolei mieszka inny radny dzisiejszy, no który dostanie konkurencję z ugrupowania pana burmistrza. To tak jakby dla celu wyeliminowania tego radnego z tej strony zachodniej ulicy 1 Maja. No proszę państwa, no naprawdę kuriozum. Mówię, poszatkować tak i na pewno jestem przekonany, że normę przedstawicielstwa, ten warunek, to kryterium, czy ten warunek byśmy spełnili. Na Boga Świętego, cóż to do prawdy jest, no. Tutaj jakiś klucz hydrauliczny, proszę państwa, z rączką tak ocieniutko, o ten ozielony, ta osiemnastka. Tutaj mówię, klucz hydrauliczny, tak mi się to skojarzyło, taki do kręcenia tych rur, ten kształt. Tu jakieś takie wycięcie, nie wiadomo o co chodzi. I potem to wszystko otoczone tutaj. Powiadam, przekonany jestem, że jest to efekt. No nie... Niekoniecznie działania Roberta Polichańczuka, który jest pełnomocnikiem. Najkrócej mówiąc, nie wierzę, że to zrobił pan Polichańczuk. Panie Polichańczuk, nie wierzę w to. Nawet gdyby pan został tutaj, że tak powiem, postawiony, żeby przysięgać, że to pan zrobił. I bo po prostu znam pana. No i wiem, że inaczej by pan postąpił, że racjonalnie by pan to podzielił. A to jest po prostu nieracjonalne, nie wypełniające w żaden sposób
tego, czego podstawą powinien być ten podział, czyli podstawą powinny być interesy grupowe. I albo wzdłuż ulicy Lubelskiej 1 Maja poziomo po obu stronach, albo podzielić tutaj i wtedy byłoby powiedzmy 4. Oczywiście nie wykluczam konieczności zaliczenia Łąkowej i Jacka, prawda, do tego okręgu, no bo taka jest topografia, tutaj niczego nie wymyślimy, bo tu już jest gmina Lubartów, proszę Państwa, trzeba pamiętać, prawda? Więc, ale tu, tak, tak, jest bardzo rozproszona zabudowa, ale, no ale tutaj no naprawdę nie wiem, jak to wyjaśnić. Oczywiście zgadzam się, że tutaj też te osiedle zgoda podzielone w ten sposób jest no po prostu w sposób dziwaczny podzielone. Myśmy spojrzeli na tą sprawę pod kątem zamieszkiwania obecnych radnych, proszę Państwa, i naprawdę powtarzam raz jeszcze, że wydaje się, że gdzieś tutaj oprócz, że głównym kryterium to było to, żeby dobre okręgi dla jedynie słusznych kandydatów do rady takie no dopasować. Także ja się wcale nie obawiam tego typu wypowiedzi, no bo przecież o to, co tutaj burmistrz proponuje, proszę Państwa, w tym miejscu, kiedy jego 19 okręg jest powierzchniowo najmniejszy, ciekaw jestem, jak to liczebnie wygląda, bo tych danych przecież nie mamy, a powinniśmy mieć. Słusznym jest, rozumiesz, również uwaga, proszę Państwa, że było tyle czasu i nie ma konsultacji na ten temat, w sprawie jakże ważnej. Pytam, dla radnych ważnej, czy dla mieszkańców ważnej? Dla mieszkańców ważnej. Więc również jestem za tym, żeby, podobnie jak moja komisja, żeby po prostu tej sprawy nie głosować. Apeluję o to do radnych wszystkich, do radnych koalicji również. Powiem również więcej, że jeżeli nie nastąpi wycofanie tego projektu z obrad dzisiejszej sesji przez burmistrza, to po prostu ja nie będę brał ponownie udziału w głosowaniu. Dziękuję. Chciałem zabrać głos w tej sprawie, ponieważ uważam, że sprawa jest dość, znacie, bardzo istotna, podział na okręgi wyborcze. Moja osobista opinia na ten temat jest taka, że uważam, że zmiana tej ordynacji wyborczej raczej nie przyniesie korzyści miastu. Podział na tyle małych okręgów wyborczych, jak i będzie niekorzystnie wpływać na samorząd, ale to jest akurat moje osobiste zdanie i tutaj można się z tym zgadzać, można się z tym nie zgadzać. Natomiast co do podziału na te okręgi wyborcze, to ja, dostając projekt tych ulic jakiś czas temu, też analizowałem to i wydawało mi się pewne rzeczy, wydawały mi się takie dziwaczne, prawda? Jak tu ktoś określa jakoś tak w inny sposób, no nie do końca to mi się wydawało, że to ma ręce i nogi w niektórych okręgach. Natomiast ja, w przeciwieństwie do niektórych kolegów, którzy nie mają danych, pofatygowałem się i w trybie informacji publicznej udzielono mi tej informacji. Mianowicie podział okręgi, co determinowało burmistrza, żeby takie okręgi, a nie inne wydzielić. A no właśnie ta norma, która wynosi 1075 mieszkańców na okręg. I tutaj, proszę Państwa, pozwolę sobie zająć Państwu trochę czasu, ponieważ przeanalizowałem to dokładnie, jak to wygląda, czy te normy są zachowane i jak to wygląda z punktu widzenia poszczególnych okręgów. Zacznę od... Proszę Państwa, no to Panowie Radni, no to możecie tego nie słuchać, no być może ktoś będzie zainteresowany. Proszę, niech Pan Radny kontynuuje, ja tych danych nie mam na przykład. Dobrze, bo widzę, niektórzy nie są zainteresowani słuchaniem innych, bardziej chyba słuchaniem siebie, no ale mniejsza z tym. W każdym bądź razie, proszę Państwa, żeby nie czytać wszystkich okręgów, mamy okręgi, załóżmy jeden, dwa, gdzie ten podział raczej był naturalny, gdzie norma przedstawicielska prawie jest idealna, 1064, 1056, mamy okręgi, proszę Państwa, mamy okręgi, najmniejszym okręgiem jest okręg, proszę Państwa, ósmy, 967 mieszkańców. Natomiast największym okręgiem, proszę Państwa,
jest okręg 11. To jest tak zwany Stary Lubartów, 1195 mieszkańców. Więc tutaj różnica mieszkańców między tymi okręgami jest bardzo niewielka. Większość okręgów jest dosłownie zrobiona, widzę, wzorcowo, bo jest ta norma zachowana, jest po 1000, średnio jest po 1070 parę osób na okręg i ta norma jest w większości zachowana. Dlaczego to z tego punktu widzenia wygląda jak jakaś szatkownica? Mianowicie tak, przenosząc na przykład, tak mi się wydaje, przenosząc 2 czy 3 broki z okręgu do okręgu, nie zachowujemy już normy przedstawicielskiej, bo byśmy okręgi na poziomie domków jednorodzinnych, powiedzmy, które mają po 600 osób i okręgi typu blokowiska, które mają po 1500 osób. I w tym momencie wydaje mi się, że ta norma nie byłaby zachowana, odbiegałaby znacznie od tego, co uchwałodawca próbuje nam tutaj przedstawić. I tu jest, mi się wydaje, główna przyczyna tego, że niektóre rzeczy, niektóre granice okręgów przebiegają w sposób nieregularny, tak bym to ujął. I to jest podstawa tego podziału. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak tak to z analizy tej, którą mam tu przed sobą, odnoszę. Natomiast Lubartów jako Lubartów został podzielony z północy na południe. I tutaj dzielenie w poprzek, nie wiem, czy by lepsze efekty przyniosło, czy gorsze. Jakbyśmy zaczęli przerzucać tego tu, też byśmy nic nie wskorali, nic by to wielkiego nie dało, nigdy byśmy nie osiągnęli takiego podziału na okręgi, jaki by był dla każdego z nas tutaj radnych, a przede wszystkim mieszkańców, idealny. I ja proszę Państwa, bo padają tu takie zdania. Bloki mają odrębne interesy. Nie bardzo rozumiem, na czym te odrębne interesy, załóżmy, zgody polegają i osiedla Szaniawskiego. Ja na przykład nie bardzo rozumiem, jaki może być odrębny interes osiedla Szeniawskiego i osiedla Zgoda. Nie bardzo tego pojmuję, czy osiedla Garbarskiego na przykład. Nie wiem, powiem w ten sposób. Dla mnie to, jeśli byśmy dzielili na tej zasadzie, że tylko blokowiska i tylko domki jednorodzinne, to właśnie dzielimy ten Lubartów i tworzymy getta. Tak bym to ujął. A chyba nie sztuka jest na tym, żeby potworzyć jakieś małe getta i tak to zostawić. Stąd wydaje mi się, że ten podział, który został dokonany przez uchwałodawcę, idealnie zachowuje normę przedstawicielstwa. Idealnie, wychodzi ona około 1000 mieszkańców, deko ponad 1000 mieszkańców i jest to właśnie norma właściwa i taka powinna zostać zachowana. I proszę Państwa, nie ma co liczyć na to, że my osiągnęlibyśmy w jakiejkolwiek formie konsensus dzieląc te okręgi wyborcze, bo jednemu się podobało tak, drugiemu tak, mieszkańcom by tak, jedni mieszkańcy bloku by chcieli tak, drudzy tak. I nigdy byśmy nie osiągnęli takiego konsensusu, bo nigdy byśmy nie podzielili okręgów idealnie, żeby każdemu mieszkańcowi okręg dopasować. No tak to wygląda i tu dyskusja na ten temat, że można by było to zrobić lepiej, pewnie, że można by było. Z punktu widzenia jednego, czy drugiego, czy trzeciego, czy dziesiątego radnego, czy grupy mieszkańców, pewnie, że można by było, ale na pewno nie można by było tego zrobić lepiej z punktu widzenia całości mieszkańców miasta. Tak to zostało podzielone, jak geograficznie wygląda Lubartów, północ, południe. I tak to miasto się rozwijało, ono nie rozwija się wschód, zachód, tylko północ, południe. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się odnieść do tego okręgu na ulicy 1 Maja. Bo tak naprawdę, moim zdaniem, tutaj podział ten taki, gdzieś mi uciekł ten okrąg, tutaj, ten podział, poczekam aż, jakbyśmy to podzielili poziomo, to niewiele da, bo tutaj jest, myślę, że każdy wie, zespół szkół, a pod spodem mamy trójkę. Czyli czy to dzielimy tak, czy dzielimy tak, jak jest podzielone, to na jedno wychodzi. Tak samo ten 19, niby taka felerna, ona może tak wygląda, ale tak naprawdę znowu tutaj jest parafia i ten okrąg, no, skupia się wokół parafii. To, że tutaj nie jest namalowane na żółto, słucham? Proszę Pani to, że radny. To nie jest pomalowane na żółto, ale moim zdaniem on też jest spójny, tak na to patrzeć. No to tylko tyle chciałem dać. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja nie miałem zamiaru zabierać głosu. Tej sprawie, wbrew niektórym wypowiedziom, nie poświęcałem prawie w ogóle czasu. Uważam to za rzecz mało istotną. I nie rozumiem tych argumentów dla mieszkańców. Jest żywotna sprawa, czy będą głosować w numerze 20, 21, 2 lub 3. Jakie to ma znaczenie dla mieszkańców? Ja się zajmowałem
kolejnym inwestorem, który przyjeżdżał do Lubartowa, buduje nowy zakład z śmieciami, bo to też jest ważne, ale nie okręgami, wbrew sugestiom, które tutaj padają. Chciałbym powiedzieć, proszę Państwa, że każdy mierzy swoją miarą, więc jeśli ktoś daje jakąś sugestię, to ja podejrzewam, że mierzy swoją miarą, jak on by to robił w podziale tym na okręgi. I powiem tak, chciałbym Państwa przestrzec, patrząc na doświadczenie w sugestii czy zachęcie pana radnego Zielińskiego, żeby złamać prawo. Państwo w poprzedniej kadencji złamaliście prawo, nie zwołując pierwszej sesji Rady Miasta po wyborach. Jakie były tego konsekwencje, jakie były skutki, każdy z nas doświadczył, przeżywał. Przewodniczący poprzedniej kadencji. Przewodniczący poprzedniej kadencji twierdził publicznie, że w uzgodnieniu z klubami. Więc to zrobił w uzgodnieniu z klubami. I to jest, proszę Państwa, argument, żeby z uwagi na to, że to naprawdę nie jest sprawa istotna, żywotna dla mieszkańców. Ja nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego problemu dla mieszkańca, czy on będzie w numerze 20 czy 21. Być może jest to istotne dla tych, co się wypowiadają. I dlatego nie chciałem zabierać głosu, ale ponieważ pan radny Zwoliński odniósł się do mojej osoby, to chcę powiedzieć tak. Pan radny nas z panem Robertem Polichańczukiem nie skłóci, bo się nie damy skłócić. Powiem tak. O ile po przedstawieniu mi materiałów przygotowanych przez pana naczelnika Polichańczuka i chyba z panem Robertem Dudziakiem opracowywali i w jakimś tam momencie przedstawiono mi projekt podziału i o ile wnosiłem uwagi do okręgów innych, bo wiedziałem, że można to zrobić inaczej, to pan Robert i pan Robert jeden i drugi potwierdzi, nigdy się nie zmienił okręg numer 19. Tak jak panowie zaproponowali, tak przez wszystkie warianty, które żeśmy pracowali, okręg 19, tam co pan radny Zwoliński mi sugeruje, że pod siebie to zrobiłem, on nigdy nie był zrobiony. Nawet sam się zastanawiam, dlaczego tak dziwacznie ustanowiono ten okręg, ale to wynika z normy przedstawicielstwa. Natomiast chcę powiedzieć, że to nie jest mały okręg, proszę Państwa, bo liczy 1014 mieszkańców na dzień dzisiejszy i norma przedstawicielstwa jest 0,94, czyli prawie też podchodzący do jedności. I chcę jeszcze raz powiedzieć, o ile w innych okręgach wnosiłem poprawki do 19, ani słowem się nie odezwałem i od początku do końca nie była ta wersja zmieniana, a zawsze była taka sama. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz proszę Wysokiej Radę, żeby przegłosować. Dzisiaj 1 listopada jest za pasem. Pan radny Zieliński podnosił kwestię, że Państwowa Komisja Wyborcza 7 maja tego roku dała swoje wytyczne, a też wiemy, że wytyczne komisji przy wyborach są ważną rzeczą, więc tutaj większość samorządów też w ostatnich tygodniach, miesiącach podejmuje te uchwały i proszę Wysoką Radę o przyjęcie tej uchwały jako nieistotnej dla naszych mieszkańców. Zajmijmy się poważnymi i pożytecznymi sprawami dla mieszkańców. Dziękuję bardzo. Pan radny już głos zabierał w tej sprawie. Pan burmistrz nie wymieniał pana w jakimś nowym kontekście. Po prostu złożył wyjaśnienia na pana wypowiedzi. W ramach prawa instruującego, czyli w ramach adwokatu. Bo ja o pewne rzeczy dowiedziałem się w tej wypowiedzi burmistrza, jeśli chodzi na przykład o to, co było ważniejszym kryterium i myślę, że sprawa jest ważna, wbrew temu, co mówi pan burmistrz. I proszę Państwa, to jest dyskusja publiczna i my mamy obowiązek też. Nie prawo, ale obowiązek. I pan ma również ten obowiązek udzielenia mi głosu, jeśli chce zabierać głos w dyskusji, która jest istotna w mojej opinii dla mieszkańców. Odwrotnie niż sądzi. Panie radny, no ale jest statut, ja muszę przestrzegać statutu. A, no właśnie statut mówi, że w ramach adwokatu ma pan obowiązek, lecz nie musi. Proszę o krótką wypowiedź. Bardzo proszę się trzymać właśnie tego trybu ad vocem, nie wykorzystywać go. Oczywiście, żadnego zdania innego nie powiem. Proszę Państwa, pan burmistrz zasugerował nas wszystkich w tej swojej wypowiedzi, że to jest nieistotne z punktu widzenia interesu mieszkańców. No z tym się skrajnie nie można zgodzić. Dowiedzieliśmy się również z tej wypowiedzi, że jak gdyby przewodnim, wiodącym kryterium
była ta norma przedstawicielstwa i chęć dążenia do tego złotego środka, czyli do jedności. A w mojej opinii po to prawodawca dał możliwość tych nożyc, że jak gdyby przez to sugeruje, że właśnie nie to kryterium przedstawicielstwa, tylko interes. No jak to nie? No przecież pan o tym, to dokładnie pan mówił, co pańskim zdaniem jest ważne dla mieszkańców i co kierowało państwem, jeśli chodzi o podział. No więc ja mówię, że odnoszę się do tego w sposób krytyczny, bo uważam, że to nie powinno tak być. I sugerowanie, proszę pana, że to jest tak nieistotne dla mieszkańców, no po prostu mnie dziwi, dlatego że jest to pozorowanie i próba przekonania mieszkańców, że to jest dla nich nieważne. Otóż proszę państwa, naprawdę ważne, bo pan powiada, cóż to może znaczyć? Może znaczyć, dlatego że radny pochodzący z okręgu, który jest wyłącznie okręgiem domków jednorodzinnych, a nie ma dualizmu między blokami a domkami jednorodzinnymi i Bóg wie jeszcze jakiegoś dualizmu wynikającego z długości takiej bez uzasadnienia w tym okręgu, no ten radny nie będzie mógł dobrze reprezentować interesów danego okręgu, bo ten okręg, proszę państwa, bo ten okręg niestety jest poszatkowany, jeśli chodzi o interesy. Po prostu w ramach tego prawa do wypowiedzi uważam zupełnie inaczej niż pan, panie burmistrzu, że to jest bez znaczenia dla mieszkańców. Dziękuję panu radnemu. Wniosek do projektu uchwały. Przepraszam, rzeczywiście, dobrze, że pan radny tu przypomniał, taki wniosek padł i przegłosujemy go. W związku z tym zapytanie mam do państwa radnych. Kto z państwa radnych jest za odrzuceniem rozpatrywanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Ośmiu radnych. Kto jest przeciwko? Jedenastu radnych było przeciwko. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji rady. Przechodzę do podjęcia uchwały rozpatrywanej w tym punkcie porządku i pytam państwa radnych. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Uwagi do czego? Proszę, pytałem o to, czy ktoś z państwa ma uwagi. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rozumiem, że teraz przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały wraz z załącznikiem po zmianach, tak? Tak? Tak, należy rozumieć. Dobrze. To wobec tego zwracam się do państwa, także do pana naczelnika, że ten projekt uchwały, właśnie ten załącznik jest niekompletny. No bo zgodnie z wypowiedzią pana naczelnika powinny znaleźć się tutaj ulice, które obejmują, który okręg wyborczy obejmuje, a które niekoniecznie są zamieszkane przez mieszkańców. Jeśli tak, to nie ma tutaj wszystkich ulic. Na przykład batalionów chłopskich nie ma. Więc prosiłbym bardzo o rzetelną weryfikację tego, czy rzeczywiście są wszystkie tutaj ulice umieszczone w spisie okręgów wyborczych. Chciałbym wyjaśnić, że umieszczone są te ulice, które w przyszłości mogą być zamieszkane przez to, że znajdują się w obszarach przeznaczonych pod takie cele. Natomiast batalionów chłopskich, jak również na Gazowej też nie ma, prawda, tutaj. Te ulice nie będą, no, w planie zagospodarowania przestrzennego nie będą nigdy, no być może, no jest to jakaś przyszłość, ale bardzo odległa. Wtedy będzie możliwość zmiany tej uchwały. Natomiast te ulice nie są i nie będą na to chwilę i na przyszłość zamieszkane. Na tą chwilę nie wydaje mi się konieczne umieszczać tych ulic. Do projektu uchwały? No, proszę bardzo. Powiedzcie państwo, że z miejsca jest to może mało istotne. Czy interes w związku z tym na przykład bezdomnego
interes jako obywatela, który ma prawo wyborcze i czynne, i bierne. Posiada to prawo czynne i bierne wyborcze, bezdomny na przykład, nagle stało się, prawda? I on nie będzie pytał burmistrza, czy nie będzie przychodził do naszego Wydziału Infrastruktury i pytał planowania przestrzennego i pytał, jak to, czy ten batalionów chłopskich to jest podbudownictwo, czy nie, tylko zgodnie z innymi przepisami zamieszka na stałe w namiocie przy ulicy Batalionów Chłopskich, wtedy, kiedy w międzyczasie tak zwanym. Bo ja mówię o tym, że pan sugeruje, że ta ulica powinna być pominięta, bo w planie przestrzennego zagospodarowania nie ma. Rozumie pan? A moim zdaniem nie powinna być pominięta, bo ja zupełnie, to nie jest śmieszne, proszę państwa, co mówię, bo może zostać naruszony interes prawny obywatela w demokratycznym państwie, w sytuacji chociażby takiej teoretycznej, o której mówię. I teraz proszę, żeby się pan ustosunkował ewentualnie do tego. No interes bezdomnego jest chroniony prawem wyborczym, także on nie będzie pozbawiony prawa wyboru. Niezależnie gdzie on faktycznie zamieszkuje, nie posiada meldunku, nie zamieszkuje stale, ale przebywa, prawda? Także jego interes jest chroniony przez kodeks wyborczy. On... Tak. On nie będzie pozbawiony przez to, że... Przechodzimy do podjęcia uchwały rozpatrywanej w tym punkcie porządku obrad. Kosmetyczny błąd, tak? Mógłby pan radny jeszcze tę uwagę wnieść? Dobrze? Przy mównicy, nie? To techniczny błąd, czy brakuje zera? Aha, brakuje jedynki w punkcie 10. Proszę o dopisanie. Przechodzimy do podjęcia uchwały rozpatrywanej w tym punkcie porządku obrad. Ktoś z państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dwunastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwko? Sześciu radnych głosowało przeciw. Kto się wstrzymał od głosu? Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Tego samego dnia zapadły także decyzje o podwyżce podatków. Na relację z dyskusji o tym, czy podatki wzrastają, czy też nie, zapraszamy już za tydzień.